Witam serdecznie, ze mną autor tak naprawdę dzisiejszego sukcesu, Piotr Mateja. Dzień dobry. Sukcesów tak naprawdę autorów jest dużo, ale ty dzisiaj na pewno byłeś wiodącą postacią swojego zespołu, 2 gole z 3, także naprawdę dzisiaj wybitna postawa. No, udało się to dzięki podaniom kolegów, bo w sumie bez tego to nic bym nie ugrał, prawdę mówiąc. Grałem, w sumie skupiałem się bardziej na grze obronnej, bo jak mówił kolega z Ekstraklasy, my też byliśmy bardziej nastawieni, że będą tu bardzo trudnym rywalem, no i w sumie też tak było. Też nastawiliśmy się tak bardziej na grę defensywną, no i w sumie to skutkowało. Dzisiaj strzelałeś 2 gole, ale też trzeba powiedzieć, że fajnie uruchamiałeś chłopaków do przodu. Grałeś rzeczywiście od tyłu i fajne podania krosowe do przodu, także twoje umiejętności nawet są duże. No, staram się coraz lepiej grać, no też podglądam chłopaków, jak grałem, no i próbuję udoskonalać swoje umiejętności. Co byś powiedział o dzisiejszym rywalu? No, bardzo silny, no właśnie tak kolega mówi, że brakowało tej ostatniego podania, bo mieli dużo okazji. No, u nas też defensywa dobrze sobie radziła, bramkarz też bardzo dobry. No, tylko tyle, no. Ostatnie końcówki, ostatnia końcówka, ostatnie 5 minut to była obrona Częstowy, jak się to mówi. Zamknęliście się na swojej połowie, oni na Tarczywie atakowali, ale udało się przetrwać. Tak, no na szczęście mówiliśmy sobie, jak się ustawiać, każdy patrzył na przeciwnika, no i wszystko grało i tak, jak miało grać, jak w zegarku. I dzięki temu udało się wygrać. Przed wami jeszcze jeden mecz w rundzie trzeciej, także te 3 punkty dają wam szansę nawet na awans. No, będziemy się starać. No, dzisiaj też nie mieliśmy pełnego składu jednak, bo są te mecze ligowe tam zrzeszonych. No i jeszcze mamy nadzieję, że przyjdą jeszcze jakieś wzmocnienia dodatkowe, jak będzie okno transferowe, no, ale to już bardziej już na tam ligę. Co się stało, że Batim taką formę złapał? Bo w lidze macie serię zwycięstw, wchodzicie do pierwszej piątki, jeżeli wygracie kolejne spotkanie, będziecie w pierwszej piątce. Tutaj pokonujecie bardzo mocny Stalbut. Co stoi za tą dobrą formą? No właśnie ci zawodnicy, co przyszli do nas wcześniej, to dzięki nim właśnie gra ofensywna się poprawiła, a my mogliśmy się bardziej skupić na grze defensywnej i dzięki temu no, widać efekty. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.